Barburkowa drama teatralna powraca. Po roku przerwy w Tarnobrzeskim Domu Kultury znów zagości czołówka polskich aktorów. Wychodząc naprzeciw sugestiom naszym, naszych widzów, program będzie lekki. Dwa spektakle bardzo lekkie, dwa. Nieco bardziej poważne, ale również zawierające wiele zabawnych zwrotów i, i sytuacji. Już 25 listopada pierwszy spektakl inauguracyjny będzie to sztuka Lotto w reżyserii Macieja Wojtyszki. Komedia w brawurowej obsadzie Magdalena Wójcik, Joanna Kurowska, Natalia Rybicka, Robert Fabich, Radosław Pazura, Andrzej Popiel i Roman Bugaj. Dwie godziny dobrej zabawy. z plejadą gwiazd. Kolejny spektakl 28 listopada to sztuka Wieruszka Marka Rymbacza, również tradycyjnie w gwiazdorskiej obsadzie Tomasz Ciachorowski, Lech Dyblik, Paweł Burczyk, Klaudia Kuchty, Kinga Pędzińska i Żaneta Kurcewiczówna. Również 90 minut tym razem bardzo, bardzo dobrej zabawy. I kolejne dwie sztuki, nieco poważniejsze. Niemy Kelner to sztuka z pogranicza kryminału w obsadzie Piotr Szwedes i Mikołaj Roznerski, w reżyserii Wojciecha Malajkata. 70 minut również dobrej zabawy. I sztuka ostatnia na zakończenie 11 grudnia. Hanna Śleszyńska w roli głównej, towarzyszyć jej będzie Piotr Tołoczko w sztuce Judy. Akcja dzieje się w garderobie aktorskiej. Judy to oczywiście Judy Garland, wspaniała, znana aktorka. Rzecz dzieje się przed ostatnią jej, przed ostatnim jej występem, przed tragiczną jej śmiercią w brawurowej roli Hanna Śleszyńska sztuka nieco poważniejsza, ale również zawierająca wiele zabawnych zwrotów, wiele zabawnych dialogów. Serdecznie państwa zapraszam. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Bilety dostępne jeszcze są online jak również w kasie Tarnobrzeskiego Domu Kultury.